Cześć i witajcie na kanale grupastruktura.pl. Domy do 70 m kwadratowych bez pozwolenia. Czy faktycznie rewolucja? W ostatnich dniach dużo się mówi o projekcie domu 70 m kwadratowych bez pozwolenia. Jakie korzyści wnosi dla inwestorów? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Prawo budowlane to ustawa powstała w 1994 roku. Od tamtego czasu są do niej wnoszone poprawki oraz zmiany. Ostatnią z nich jest możliwość budowy budynków jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Przedstawię Ci zatem po kolei, co zostało zmienione. Rozdział 4 prawa budowlanego odpowiada na pytanie, jakie postępowania musimy wykonać, aby rozpocząć roboty budowlane. Artykuł 29 ust. 1 informuje nas o tym, jakiego rodzaju obiekty możemy wznosić bez pozwolenia na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Przedstawię porównanie, jak wygląda proces poprzedzający budowę domu na podstawie obecnego zgłoszenia i pozwolenia oraz nowego zgłoszenia. Porównamy zatem trzy różne możliwości załatwienia formalności przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Pamiętaj, że to omówienie dotyczy tylko i wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie omawiam w tym filmie budowy innego rodzaju obiektów budowlanych. Przejdźmy zatem do tabelki, jaką przygotowałem dla Was. Tabelka składa się z czterech kolumn. W pierwszej kolumnie omówiłem zakres, czyli tak naprawdę to, co będziemy omawiać. Następnie tu są wypisane wszystkie charakterystyki dotyczące zgłoszenia, takie jakie obowiązują w dotychczasowym prawie budowlanym. Następna kolumna jest to, co mamy wymagane, jeżeli chcemy budować na podstawie pozwolenia, również w obecnym prawie. A ostatnia kolumna to są informacje dotyczące zgłoszenia według nowego prawa budowlanego. Jak w nim jest zawarte, wchodzą od 3 stycznia 2022 roku. Więc pierwsze, co omówimy, to jest ograniczenia mówiące o tym, kiedy możemy zastosować daną procedurę, ponieważ nie zawsze możemy budować na przykład budynki na zgłoszenie według czy to starego, czy też nowego prawa budowlanego, więc zatem przedstawię, jakie są ograniczenia. Dotychczasowe zgłoszenie na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych możemy wykonać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli budujemy budynek wolnostojący, mieszkalny oczywiście jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jeżeli chodzi o decyzję pozwolenia na budowę, to wówczas nie mamy żadnych ograniczeń, możemy budować dowolnego typu budynki mieszkalne jednorodzinne. A jakie mamy ograniczenia, jeżeli znowu budujemy według nowego prawa budowlanego? Wówczas nasz budynek musi być oczywiście wolnostojący, nie może mieć nie więcej niż dwie kondygnacje. Powierzchnia zabudowy musi być do 70 m2. Oczywiście obszar oddziaływania w całości musi się mieścić na działce, na którym został on zaprojektowany, a budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Jakie zatem wynikają dodatkowe ograniczenia wobec aktualnego prawa? No mamy to dodatkowe ograniczenia, to są te, że mamy ograniczenie ilości kondygnacji do 2, mamy ograniczenie powierzchni zabudowy do 70 metrów oraz budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Teraz omówimy, jakie są załączniki do zgłoszenia czy też pozwolenia. Niektóre się powtarzają, więc pokażę to, co jest wszędzie, a to, co wszędzie, że tak powiem, nie jest. Więc takim dokumentem, który się powtarza, czy to przy zgłoszeniu według starego, nowego, czy też wobec prawa, czy też wobec pozwolenia, to jest oczywiście oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. To występuje wszędzie. Jeżeli chodzi o nowe zgłoszenie, to dodatkowo mamy, że w przypadku budowy, właśnie o której mowa w tym punkcie, oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, to oświadczenie musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie oświadczenia. No, grożą oczywiście kary i tu jest klauzula, jaka oczywiście musi być zawarta w tym oświadczeniu. Następnie jest to oświadczenie inwestora, że przyjmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. I to są te dokumenty, które są dodatkowo wymagane
wobec tak naprawdę tych wcześniejszych pozwoleń czy też dokumentów. Kolejne rzeczy to są te, które się już tak naprawdę powtarzają w jednym jak i w drugim. Jest to projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej czy też elektronicznej. Decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. I w przypadku obiektów zakładów górniczych muszą być oczywiście dodatkowe inne dokumenty złożone. Ale jak widzicie, projekt jest w jednym zgłoszeniu, jak i w drugim, więc tutaj nie ma różnicy. Te różnice podsumuję Wam jeszcze na końcu. Istotną jeszcze jest rolą to, kiedy można rozpocząć budowę. W przypadku nowego zgłoszenia, czyli tego, które będzie dostępne w 2022 roku, od razu po złożeniu wniosku do Wydziału Architektury możemy rozpocząć budowę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, które jest obecnie, no to wówczas organ ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli tego nie wniósł takiego sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy. A jeżeli chodzi o decyzję o pozwoleniu na budowę, no jest to zapisane w prawie, że organ niezwłocznie wydaje takie pozwolenie na budowę. Jednak tak naprawdę jest zapisany też termin, kiedy na organ jest nałożona kara, jeżeli on tego pozwolenia nie wyda. Jest to 65 dni i tak naprawdę organ przyjmuje to jako termin wydania tego pozwolenia na budowę. Więc tak naprawdę pozwolenie na budowę do 65 dni, zgłoszenie obecne 21 dni, a jeżeli chodzi o nowy tryb, ma to być od razu po złożeniu wniosku. Podsumowując, jakie są główne zalety i wady budowy domu według nowej procedury? No, do zalet niewątpliwie trzeba zaliczyć to, że ta procedura, oczywiście możemy przystąpić do budowy takiego domu od razu po dokonaniu zgłoszenia. Nie musimy zatem czekać 21 dni. No i w sumie to tyle z zalet, które dostrzegam, bo ponieważ do wad zaliczyłbym ograniczoną powierzchnię zabudowy do 70 metrów, ograniczoną ilość kondygnacji do 2, budowę tylko na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, no i kolejne, dosyć ważne, przejęcie odpowiedzialności za obowiązki kierownika budowy w przypadku braku jego ustanowienia. Oświadczenie również o tym, że dokumentacja jest kompletna. W przypadku zmian istotnych trzeba pamiętać, że będzie konieczność uzyskania również pozwolenia na budowę. Według mojej opinii jest bardzo wiele wątpliwości co do przedmiotowego zgłoszenia. Ja w sumie nie umiem sobie odpowiedzieć, jak osoba z innej branży ma określić obszar oddziaływania obiektu. Jak może również przejąć obowiązki kierownika budowy bez odpowiedniego technicznego wykształcenia. Czy faktycznie opłaca się rezygnować z domu o powierzchni takiej, jakiej chcemy zbudować na potrzebę tego, abyśmy mogli rozpocząć budowę 21 dni wcześniej? No, na te pytania każdy powinien sobie już odpowiedzieć indywidualnie. Hasło, że dom bez formalności, jak dla mnie nie ma tutaj zastosowania. Przecież też musimy wykonać projekt budowlany, złożyć wnioski i tym podobne. A projekt, jak wiemy, jest najdroższym załącznikiem. A Wy jakie macie opinie na ten temat? Napiszcie je w komentarzu. Sam jestem ciekaw, co o tym myślicie. Jeżeli podobał Wam się ten film, będę wdzięczny za jego udostępnienie. Zapraszam Was również na moją stronę www.kosztybudowy.pl, na której tworzę kalkulatory, które są pomocne do szacowania kosztów budowy. Znajdziecie tam kalkulatory do pobrania oraz przedstawię ich możliwości oraz pokażę filmy instruktażowe, jak z nich korzystać. W opisie do filmu zamieszczam również link do grupy na Facebooku, na której mówimy o kosztach budowy. Grupa jest niedawno założona, więc nie ma tam wiele treści, ale mam nadzieję, że dzięki Wam pomożecie mi ją zbudować. Możemy tam również przedyskutować, jak obniżą się koszty uzyskania pozwoleń według nowego trybu. Zapraszam, link w opisie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam. Dobra.